Cześć wszystkim. Chwili mnie nie było, bo robiłem tutaj mały remont warsztatu. Z 11 metrów kwadratowych dorobiłem się 15 i to już jest ostatni remont, bo już więcej ścianek nie mam do burzenia. Ale teraz jest dużo wygodniej i mam czas podziałać i nakręcić parę nowych filmików, bo na nowy mam czas. Co dzisiaj? Naturalnym następstwem poprzedniego filmiku, który mówił o tym, jak wyrównać deski do klejonki, o ich różnych sposobach. Naturalnie kolejnym krokiem jest, jak zrobić klejonkę. No bo wiadomo, na jakimś etapie stolarskiej kariery, a raczej po prostu zainteresowań stolarstwem i hobby, każdy dochodzi do wniosku, że jednak pojedyncze deski, które ma, są trochę za wąskie i chciałby zrobić coś szerszego, a niekoniecznie chce korzystać z różnych ładnych bądź mniej ładnych rzeczy typu płyta wirowa, sklejka czy inny MDF, więc pozostaje mu zrobienie klejonki. Klejonki, czyli po prostu klejenie desek swoimi płaszczyznami krótkimi do siebie, żeby z desek wąskich uzyskać szeroką, z której możemy robić kolejne inne rzeczy. Po prostu mamy tak zwany panel. U nas najczęściej się mówi klejonka, który możemy dalej obrabiać i zastosować do wszelakich rzeczy. Można zostawić, trochę obrobić, zrobić deskę do krojenia, można zrobić z tego drzwiczki, fronty, cokolwiek. Nie skupiamy się na tym, co możemy konkretnie z tego zrobić, ale jak zrobić klejonkę, żeby była idealna, płaska, żeby nam się nie wybrzuszała. Więc teraz powiem o 9,5 radach. Dlaczego pół, to się przekonacie na końcu. Jak tą klejonkę zrobić idealnie? Rada numer 1. Wilgotność drewna, z którego robimy klejonkę. Nie może to być drewno wilgotne. Ja osobiście nie używam powyżej 10%. Drewno zawsze używam tylko po suszarni. Tak zwane powietrzno-suche, przynajmniej z mojego doświadczenia, za słabo się sprawdza, jednak za bardzo te deski mają tendencję do wyginania, więc staram się zawsze, żeby to było poniżej 10%. Druga sprawa, każdy w warsztacie, magazynie czy innym ma inne warunki do przechowywania, więc dobrze jest, wiadomo, że nie zawsze można, kiedy materiał, który dostaniemy, trochę u nas poleży, czyli poleży w tych warunkach, w których będzie obrabiany, bo ostatecznie tą wilgotność, którą też mamy u siebie, każdy ma inną, garaże, piwnice, tak jak u mnie, czy inne miejsca, charakteryzują się przeróżnymi wilgotnościami, innymi warunkami, temperaturami. Niech te deski, jak długo mogą, tydzień, dwa, miesiąc, poleżą u nas, zanim zaczniemy je wykorzystywać. Druga sprawa, jeśli chodzi o wilgotność, bardzo ważna, to jest to, żeby deska była równomiernie wysuszona. A co to znaczy? Jakbyśmy porównali sobie budowę, przekrój deski do gąbki, to zawsze w środku będzie większa wilgotność, tak jak w gąbce. Dookoła, tam gdzie powietrze nam dookoła deski przechodzi, wilgotność jest mniejsza. Jeśli deskę mamy grubszą niż chcemy i przepuszczamy ją przez grubościówkę, przepuszczamy, staramy się, żeby mniej więcej, przynajmniej, z każdej strony zbierać tyle samo. Jeśli mamy deskę na przykład 30 mm grubości, a chcemy mieć 20, bo na przykład najcieńsza, którą mamy, jest 20, chcemy do niej dopasować, to nie zbieramy z jednej strony tych 10 mm, albo z jednej strony milimetr, żeby wyrównać, a z drugiej strony ciągniemy 9 mm. Nie ma szans, bo wtedy tam, gdzie ściągniemy 9 mm, będzie dużo większa wilgotność, niż po tej stronie, gdzie ściągnęliśmy milimetr. Przepuszczamy. Raz z jednej strony, raz z drugiej strony, po 5 razy, po 1 mm i to nam gwarantuje to, że z obu stron deski będzie ta sama wilgotność. Bo jeśli z jednej strony zostawimy większą wilgotność, z drugiej strony będzie mniejsza, to zawsze będzie miało tendencję do zginania się w kubeczek. Jakby nie była sucha, czy to będzie 12%, czy to będzie 8%, jeśli zbierzemy z jednej strony połowę grubości, z drugiej nie, zawsze będzie różnica wilgotności po obu stronach deski. Czyli idealne warunki do tego, żeby deska po klejeniu nam się wygięła tak bądź tak. Rada numer 2,
czyli idealne przygotowanie krótkich powierzchni desek do klejenia. A o co chodzi? To, co mówiłem w poprzednim filmiku, te krawędzie mają być do siebie idealnie ma być prostopadłość pomiędzy krawędzią, pomiędzy powierzchnią długą a krótką i te kąty proste mają nam się idealnie schodzić. Zaraz pokażę z bliska, jak to ma wyglądać. Mają być tak przygotowane krótkie powierzchnie, że po złączeniu praktycznie nie widać miejsca, w którym one się łączą. Jeśli tutaj nam zostanie szpara, taka, nierówna, rozejdzie się nam to. Nie może tak być. Ma to wyglądać tak. A tutaj widzimy środek deski i zaraz ktoś powie: o, ale tu Jacek brzydko wyrównał. Tu jest szpara, a tu nie było. Ale po delikatnym ściśnięciu ona nam znika. I zaraz wytłumaczę, skąd to się wzięło i dlaczego to tutaj na środku, tutaj po delikatnym złączeniu szparka jest, a wystarczy minimalnie docisnąć i ona nam znika. A to dlatego, że na środkach naszych desek zebrałem dosłownie odrobinę materiału. Dwa, nawet jedno przejechanie strugiem. Ja to robię zwykłym gładzikiem, bo po prostu go lubię. Mniej więcej odtąd dotąd. Dlaczego? Dlaczego chcę tak, żeby tutaj była malutka szparka na środku? Ma to znaczenie przy klejonkach, które są dość długie. Ta nie jest jakaś bardzo długa, ale jest wąska, więc proporcje ma takie jak przy klejonkach, które są na przykład szerokości, nie wiem, metra, ale długości 4 metrów. Dlaczego to jest? Drewno ma tendencję do rozsychania się na końcach, tam gdzie ma lepszy dostęp powietrza. Jeśli tutaj odrobinkę mamy więcej materiału, to są setki milimetra. Zostawimy tutaj, a na środku jest minimalnie mniej. Wystarczy lekko ścisnąć ściskami i to krawędzie do siebie się zbliżają, to w momencie rozsychania się drewna na końcach mamy go tutaj minimalny nadmiar, co zapobiega pęknięciom klejonki na brzegach. Czyli jeśli tylko potrafimy to zrobić i jest to w miarę długa klejonka, jedno przeciągnięcie struga w środkowej części klejonki. I środek dociągamy. Rada numer 3 odnosi się do tego, jak zrobić, żeby klejonka podczas klejenia, w późniejszym czasie oczywiście po klejeniu, była idealnie płaska. To, żeby po klejeniu była płaska, to wynika między innymi z tego, że jest dobra wilgotność drewna, ale jak to zrobić, żeby podczas klejenia deski były równiutkie? Na utrzymanie naszej klejonki podczas klejenia idealnie płasko mamy kilka metod. Często na pewno widzicie, że na różnych filmikach są używane albo kołeczki, albo domino, ewentualnie lamelki. Po co one są? One zupełnie nie są po to, żeby wzmocnić naszą klejonkę. Na tak duża powierzchnia styku kleju powoduje, że bez żadnych wzmocnień typu domino czy kołek klejonka, miejsca łączenia są mocniejsze niż drewno. To nie ma nic do tego. Ale jeśli mamy na przykład najwygodniejsze, czyli domino, czy lamelki, możemy ich użyć. Ale po co? Po to, że podczas ściskania nie przesuną nam się deski w taki sposób. Ani tak, ani tak. One będą utrzymywane idealnie, o, jedna przy drugiej. I tutaj nie będziemy czuć żadnych ząbków. Ja osobiście nie stosuję tego, dlatego że mi się po prostu nie chce. Nie mam automatycznej kołkownicy. Mam tylko taką małą przystaweczkę do kołków przy jakichś meblach, których używam. Ale musiałbym tutaj tyle tych kołków użyć, że po prostu dla mnie to by za długo trwało, a za mała korzyść z tego. Jeśli miałbym automatyczną kołkownicę albo domino, przy większych klejonkach pewnie bym próbował, bo to znacznie ułatwia klejenie dużych elementów.
Ale są sposoby dużo łatwiejsze, które działają tak samo świetnie. Takim najprostszym i najłatwiejszym sposobem jest po prostu w miejscach, gdzie nasze deski się łączą, pojedynczy mały ścisk zastosować. On nie musi być mocno ściśnięty. On ma tylko nam wyrównać to, że tutaj nie ma ząbka. Tylko wtedy potrzebujemy ich kilka, bo na każde łączenie jeden, więc tutaj musielibyśmy dać kolejny, tutaj kolejny i tutaj jeszcze kolejny. Działa bardzo dobrze, tylko po prostu dużo ścisków nam potrzeba i jest troszkę z tym zabawy. Trzeba uważać, żeby za mocno nie dokręcić, żebyśmy sobie po prostu nie zrobili wgnieceń. Kolejny sposób, który przeze mnie jest najczęściej stosowany, praktycznie zawsze przy klejonkach, jest to użycie dwóch kawałków desek równych. Ja lubię, jak są troszeczkę dłuższe od całej klejonki. Mogą być minimalnie krótsze, ale jeśli są dłuższe, to jest wygodniej. Musimy pamiętać, żeby czymś się obkleić, przynajmniej z jednej strony taśmą. To jest akurat papierowa, taką miałem pod ręką, ale lepsza jest taśma pakowa. I jak mamy takie dwie deski, powiedzmy, że druga jest też obklejona. Zrobię to, jak będę teraz kleił za chwileczkę. Jedną dajemy z tej strony na koniec klejonki, drugą od spodu i ściskami. Nie bardzo mocno. Raz, dwa. Tak naprawdę wystarczą dwa ściski. Dla pewności możemy dołożyć więcej. I to nam powoduje, że tutaj jest idealnie płasko. Dokręcamy najpierw tylko troszeczkę. Potem ściskami całą klejonkę, o czym będę mówił za chwileczkę. Potem odrobinkę dalej dokręcamy. I tak, nie skręcamy tego z całej siły na początku, zanim skręcimy klejonkę, bo nam te deski będą wstrzymywały ruch naszej klejonki do środka i klej nam dobrze nie chwyci. Takie deski, jeśli chcemy, a gdzieś na przykład na środku nam się wybrzusza, możemy równie dobrze zastosować na środku, pomiędzy naszymi głównymi ściskami i tutaj po jednym małym ścisku już na środku też nam wypłaszcza całą klejonkę. Tylko trzeba pamiętać, tutaj taśma pakowa, bo klej, który wychodzi tutaj, zaraz nam chwyci to, potem odblokujemy ściski, a to tak zostanie. No i odrywając możemy sobie uszkodzić naszą klejonkę. Jest jeszcze jeden fajny sposób. Jeśli z jakiegoś powodu nie możemy naszych desek ścisnąć ściskami z tej strony, możemy to zrobić tylko na dwóch końcach. Tylko wtedy, jeśli tutaj mocno ściśniemy ściskami, to te nasze deski, które mają przytrzymywać, też się minimalnie wygną. Więc żeby móc to zrobić, bierzemy nasz strug i odwrotnie niż pokazywałem przy klejonce, zbieramy i trochę więcej zbieramy, 1/3 z tej strony i 1/3 z tej strony. Wtedy powstaje nam delikatne wygięcie i jeśli przyłożymy ją tak, ona będzie tutaj uniesiona. Możemy to zrobić tak, ona wtedy jest uniesiona tak, a druga się odgina w przeciwną stronę, to ściskając środek nam ściśnie mocniej niż brzegi i wszystko idealnie się wyrówna. Rada numer 4 to kleje. Pamiętajmy, żeby dobrać klej do tego, do czego potem ma służyć nasza klejonka. Ja osobiście bardzo lubię Tide Bond 2, bo jest dużo bardziej elastyczny niż standardowe kleje i Tide Bond 1 też jest dużo bardziej twardy. Ten daje troszeczkę możliwości ruchów drewna, ma w miarę długi czas otwarcia i wbrew tego, co wiele osób uważa, dwójka też jest dopuszczona do kontaktu z żywnością. Także przy deskach do krojenia możemy go stosować. Jeśli klejonki nie mają jakiegoś zastosowania, bardzo nie muszą być super wytrzymałe, to jest gdzieś jakaś rzecz w warsztacie, zwykły klej do drewna z marketu też się dobrze sprawdza.
Tylko musimy pamiętać, żeby go bardzo dobrze nakładać. Ja osobiście nie używam pędzelków. Lubię po prostu palcem sobie rozprowadzić równo klej. Szkoły są dwie. Jedni mówią, żeby nakładać na obie krawędzie łączone. Jedni, że wystarczy na jednej. Ja nakładam zawsze na jednej. Odpowiednio dużo. Reszta się wyciśnie. I jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby mi na klejeniu puściło. Ale jeśli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że nakłada na obie powierzchnie do łączenia, jak najbardziej, nie neguję tego, jak komu wygodniej. To już jest kwestia przyzwyczajenia i tego, jak komu jest. Kolejną radą, tym razem już piątą, jest wszystko, co dotyczy ścisków. Czyli najważniejsze rzeczy oprócz drewna wklejące, bez których tego nie zrobimy. Pierwsza rzecz, o jakiej chciałem powiedzieć, to ilość ścisków, która jest potrzebna do zrobienia klejonki. I tutaj sprawa może się wydawać bardziej skomplikowana, ale jest bardzo prosta. Dla uproszczenia przyjmujemy, że siła, którą generuje każdy ścisk, rozchodzi się mniej więcej pod kątem 45 stopni w każdą stronę, czyli tu mamy 90. Mniej więcej. To jest tylko dla zobrazowania. I liczymy moc ścisków, która jest nam potrzebna do pierwszej deski, która jest w klejonce. Czyli dotąd. Bo każda kolejna deska już jest popychana przez tą pierwszą, nie przez ściski. Widzimy tutaj, te linie zachodzą nam na siebie jeszcze przed końcem deski. Czyli w tym miejscu pokrywa się działanie tego i tego ścisku, więc jest super. Cała krawędź, cała ta powierzchnia jest zabezpieczona tymi ściskami. Tak samo tutaj, tak samo tutaj. Te ściski wszystkie działają na calutką tą powierzchnię i ona cała będzie dociskana. Więc co z tego wynika? Im szersze deski wklejące, tym potrzebujemy mniej ścisków. Bo jeśli na przykład ta deska byłaby tak szeroka, że dochodziłaby aż tutaj, to ta linia by nam się wyprzedłużyła tutaj i tutaj. Więc tutaj by wystarczył tak naprawdę, jakby z tych dwóch można byłoby zrobić jeden ścisk. Wiadomo, że jak jest więcej ścisków, to nic się nie stanie. Ale problem jest, jak ścisków jest za mało. A kiedy ich może być za mało? Otóż ścisków może być za mało, jeśli kleimy z wąskich desek. Bo te same kąty, które nam się tutaj rozchodzą, które mieliśmy tam narysowane duże, nagle się okazuje, że one dochodząc tylko do brzegu pierwszej deski, nie pokrywają się. I tutaj mamy miejsce, które jest niepokryte siłą tych dwóch ścisków. Jeśli ktoś myśli, że to nie ma znaczenia, niech posmaruje równomiernie podczas klejenia i zobaczy, że mniej więcej tu będzie więcej kleju wyciśnięte, a tu będzie mniej. Więc tutaj, w tym wypadku, jeśli kleilibyśmy z tak cienkich desek, wąskich, przepraszam, to musimy dołożyć jeszcze po jednym ścisku w każdą stronę. Czyli im węższe deski, tym więcej ścisków. Musimy też pamiętać o tym, że nasze ściski mogą nie być idealne, idealnie prostopadle, mieć te swoje uchwyty do naszych desek. Wtedy, jeśli one są minimalnie odgięte w tą czy w tą stronę, ściskając spowodujemy, że to przez nasze ściski zacznie nam na przykład wybrzuszać na środku. Więc co wtedy? Wtedy bierzemy ściski i dokładamy pomiędzy, ale z drugiej strony. Wtedy jeden ścisk nam troszeczkę podpycha do góry, drugi w dół i to nam się niweluje. Przy okazji ten górny ścisk działa odrobinkę jak te nasze deseczki, które pokazywałem i też nam wyrównuje klejonkę. A w tym wypadku jeszcze jedna jego korzyść, to że tutaj mamy wąską deskę i potrzebujemy więcej ścisków, to tu mamy jeden ścisk. Tu mamy kolejny i dokładając pomiędzy mamy wszystko załatwione. Mamy załatwione siły, które nam wyginają, żeby nam ściski nie wybrzuszały deski i mamy pokryte tutaj całą powierzchnię
dociskową, przez to, że dołożyliśmy kolejne ściski. Więc dwie rzeczy mamy gotowe na raz. Kolejną ważną sprawą jest siła, z jaką dociskamy i w jakiej kolejności. Generalnie nie przesadzamy. Jeśli są dobrze deski wyrównane, brzegi są idealnie równe, naprawdę nie trzeba wielkiej siły, żeby to skręcić, bo po prostu zrobimy sobie wgięcia i tutaj na naszych brzegach. I też nie ściskamy maksymalnie jednego ścisku, drugiego, trzeciego, czwartego. Troszeczkę do lekkiego oporu dokręcamy wszystkie, potem znowu troszkę mocniej po kolei, żeby tą siłę rozkładać w miarę równomiernie. I ostatnia rzecz, jeszcze jeśli chodzi o ściski. Dobrze jest sobie czymś kleić ściski na powierzchni górnej. O, tak jak tutaj. Zwykłą taśmą, bo z mojego doświadczenia klej, który nam wycieka od spodu, powoduje, że rury nam zabarwiają drewno i potem ciężko to wyszlifować, a z kolei w ściskach tego typu, to są właśnie widać tutaj skutki tego, że tutaj nic nie naklejałem, po prostu klej wchodzi nam w te dziurki, o tutaj też, w stopery i potem źle nam, raz, że to źle jeździ, a dwa, że po prostu nie chce się dobrze pałkować. Czyli zwykła taśma, może być kartka, może być cokolwiek na ściski. Ja teraz zrobię taki szybki, przyspieszony właśnie montaż tej klejonki, całe klejenie, żeby to, co do tej pory powiedziałem, można było sobie usystematyzować i potem kolejne kilka rad już po sklejeniu powiem. Tutaj możecie zobaczyć, o co chodzi z siłą ściskania. Siła ma być taka, żeby ilość kleju była podobna wszędzie, która wychodzi nam z łączeń. Jeśli gdzieś na przykład zupełnie nie wychodzi klej, a wiedzieliśmy, że nałożyliśmy go równomiernie, to znaczy, że w tym miejscu jest za słabo ściśnięte. O, tak jak tutaj, widać po tej stronie, troszeczkę trzeba mocniej docisnąć, bo tu wyszło mniej, a tu wyszło więcej. Tu jest ładnie, ale tu musimy troszeczkę docisnąć. Dobrą radą jeszcze jest, żeby podczas klejenia wszystko mieć przygotowane pod ręką. Klej, ściski, te deseczki oklejone taśmą, bo klej ma swój czas otwarcia. I jak sobie tutaj częściowo skleimy, zaczniemy szukać ścisków tutaj, tego, obklejać taśmą, to się okaże, że minęło 10 minut i klej nadaje się do zeskrobania. Rada numer 6 jest taka, że po ściśnięciu wszystkich ścisków, w miejscach, których tylko możemy, mokrą szmatką wycieramy klej. Bo jak on potem nam zaschnie, to wiadomo, że skrobaczką można to zrobić i tutaj w paru miejscach pod ściskami pewnie
Trzeba będzie to zrobić, ale im mniej go nam zostanie do skrobania, tym lepiej, bo czasami jest tak, że z drobinkami mocno zaschniętego kleju po prostu drobne kawałeczki drewna mogą nam się odłupać. Także jeśli tylko możemy, to robimy to na mokro. Ewentualnie drugim sposobem jest tak zostawienie na jakieś pół godzinki. Wtedy ten klej jest nadal miękki, ale robi się taki lekko gumowaty. I wtedy jest go jeszcze łatwiej. Wtedy możemy właśnie jakąś skrobaczką, o, na przykład tego typu, po włączeniach przejechać i wtedy taką gumowaty klej nam ściągnie. Do takiego mokrego jak tutaj to lepiej szmatką mokrą, bo to wtedy się wszystko klei, ale taki lekko podeschnięty też jest bardzo fajnie. To już jak komu wygodnie, ale im mniej go zostanie do skrobania zupełnie wyschniętego, tym lepiej. Rada numer 7 to przechowywanie i naszej klejonki do czasu, aż będziemy ją obrabiać. Według producenta akurat tego kleju czas w ściskach powinien wynosić minimum 30 minut. Często jest tak, że po prostu zostawiamy to na noc, na drugi dzień przychodzimy, można spokojnie ściągnąć ściski. Ale jak na przykład chcemy zrobić kilka klejonek, a ścisków mamy na przykład tyle co ja i chcemy zrobić kolejną, to po godzinie, to już zupełnie bezpiecznie, możemy wyciągnąć tą klejonkę i robić kolejną. Ale co wtedy? Nie odkładamy naszej świeżej klejonki, która jest dopiero po godzinie, na płasko, gdzieś na stół, na podłogę, czy gdziekolwiek. Bo póki jest w ściskach, ona jest podniesiona, tutaj powietrze sobie pięknie wszędzie przepływa. Musimy pamiętać, że kleje do drewna są na bazie wody, więc one dodatkowo nam wilgoć do tych desek dają. Jeśli zrobimy tak, że od spodu nie będzie przepływu powietrza, a tutaj będzie, a już nie będzie ścisków, to przyjdziemy rano i taka deska, taka klejonka będzie wygięta. Więc o ile to tylko możliwe, na pionowo oprzeć gdzieś, przełożyć deseczkami, żeby powietrze mogło z jednej i z drugiej strony sobie naszą świeżą klejonkę opływać. Druga sprawa jest taka, ja osobiście tego nie stosuję, ale to jest taka porada, którą od znajomych usłyszałem i też z internetu. Jeśli chcemy gdzieś na dłużej odłożyć naszą klejonkę, tydzień, dwa, miesiąc, dwa, to dobrze jest ją owinąć folią. Jeśli oczywiście nie mamy jakiejś takiej wilgotności, żeby tego nie odłożyć gdzieś do kąta, żeby nam to nie zapleśniało, ale to nam utrzymuje w miarę wilgotność na stałym poziomie, ale też nie robimy tego od razu po godzinie od wyjęcia ze ścisków, tylko te 24 godziny niech sobie klej doschnie zupełnie i dopiero wtedy możemy to zrobić. Ale generalnie najważniejsza rzecz, że świeżej klejonki nie odkładamy na płasko, żeby jednak to mogło sobie troszkę poddychać i ta woda z kleju mogła odparować. Rada numer 8 jest taka, żeby nie za szybko obrabiać naszą gotową klejonkę mechanicznie. Chodzi mi o szlifowanie przede wszystkim, żeby dać minimum te 24 godziny na wyschnięcie kleju i odparowanie wody. Jeśli się da, to trochę dłużej. A dlaczego? Dlatego, że włókna, które są na naszych łączeniach, puchną. Puchną od wody, która jest w kleju. I na łączeniach, na świeżej klejonce, możemy wyczuć pod palcami delikatne, malutkie zgrubienia. To są właśnie te opuchnięte włókna. Tym się zupełnie nie martwimy, to jest tylko woda. W przeciągu 24-38 godzin to sobie odparuje i będzie z powrotem deska gładka, ale może nie gładka, ale na pewno równa, bez uskoków. A co się stanie, jeśli się pośpieszymy? Stanie się to, co mi się stało z tą deską. Ja się to już dawno temu robiłem, jeszcze nie wiedziałem o tym. Postaram się to pokazać zaraz z bliska, nie wiem, czy będzie to widać. A co się stało? Szlifowałem to po około 5 godzinach od klejenia. Klej trzymał wszystko, po prostu bardzo mi się śpieszyło, bo to był prezent. Jechałem i teraz mam go z powrotem, bo muszę właśnie go doprowadzić do lepszego stanu. Wyszlifowałem szybciutko papierem, szlifierką mimośrodową. I co się stało? W miejscach łączeń, gdzie były spuchnięte włókna, ja je po prostu zeszlifowałem. Po 24 godzinach, czy nawet więcej,
kiedy włókna oddały wodę, nagle w miejscach, gdzie ja wyszlifowałem te łączenia na gładziutko, zrobiły się zagłębienia, bo po prostu brakowało, zaczęło brakować włókien i po prostu materiału w miejscach łączeń. Także nie spieszymy się, niech sobie to wszystko odparuje spokojnie i dopiero szlifujemy. Tu jest to, co mówiłem przed chwilką. Troszkę słabo to tutaj widać, ale tutaj na łączeniach są minimalne ubytki i tutaj jest troszeczkę za nisko. Szczególnie jeszcze w takich miejscach tutaj, gdzie są wstawki cieniutkie z innego drewna, tego kleju automatycznie jest więcej. To całe tutaj puchnie podczas klejenia. Szwy szlifowałem, a to się zapadło i zostało takie brzydkie. I teraz musimy to całe splanować, żeby to doprowadzić do stanu użyteczności. Rada numer 9, czyli praktycznie przedostatnia albo nawet ostatnia, to wykańczanie naszej klejonki. Oczywiście to jest dowolność. Czy ktoś lubi oleje, czy lakier poliuretanowy, dowolnie. Ale o co chodzi z wykończeniem? Nigdy nie oszczędzajmy i nie lakierujmy, czy nie wykańczajmy z jednej strony. Wiadomo, że jeśli jest jakaś taka ozdobna rzecz, którą przekładamy, odstawiamy, to odruchowo dwie strony wykańczamy. Ale często przy większych blatach ktoś może przyoszczędzić i na przykład u góry nałożyć trzy warstwy oleju, a od spodu tylko jedną. Tak samo z warstwami lakieru. I tu się robi ten problem, o którym mówiliśmy od samego początku, czyli wilgotności drewna. Jeśli od spodu będzie mniej, słabiej zabezpieczone i naciągnie nam troszkę więcej wilgoci, a od góry nie, wszystko się nam wygnie. Także zawsze z obu stron bardzo dokładnie wykańczamy i nasze sztorce nawet 3-4-krotnie częściej. Ja najczęściej robię tak, że wykańczając górę wszystkie boki przejeżdżam, wykańczając dół jeszcze raz wszystkie boki. Także boki, czyli nasze sztorce są dwa razy częściej, dwa razy więcej wykończone i bo tu są otwarte włókna i one chłoną bardzo dużo, czy to oleju, czy no, lakiery, wiadomo, zostają na powierzchni, ale też odrobinkę wnikają, więc jednak te sztorce staramy się troszkę bardziej zabezpieczyć, bo po prostu tam wsiąka wszystko. I teraz moja ostatnia rada, tak zwana 9,5, a nie 10, która na pewno wywoła najwięcej kontrowersji i już widzę w komentarzach, jak będą zaraz sprzeczki. Czyli rzecz, która przez niektórych jest uważana za świętość i najważniejszą, a ja traktuję ją na drugim miejscu, czyli ułożenie włókien w naszej klejonce. Kolega Gizmo ma bardzo ładny filmik o klejonkach, gdzie pokazuje, jaka jest orientacja włókien w sztorcach naszych desek, że jeśli w jednej biegną tak, czyli jak zwane uśmieszki w dół, smutne minki, to obok powinny iść w górę i na przemian. Dlaczego tak? No bo każda deska ma swoją własną tendencję do wyginania. Bądź tak, bądź tak. I chodzi o to, że jeśli mamy ich na przykład 5 albo 6, to wyginając się jedna tak, druga tak, jedna tak, druga tak, po jakimś czasie do czego mają tendencję, to mniej więcej nasze równe nam powinno zostać. Ale dlaczego ja tego nie stosuję? Albo stosuję rzadko i nie przywiązuję do tego wagi. Przyznaję się, to jest mój sposób. Jeśli ktoś tak robi, zawsze jest z tego przekonany, niech robi. Tak jak mówię, to są tylko moje rady, które się u mnie sprawdzają. Ale wracając do ułożenia tych włókien. Dla mnie najważniejszy jest rysunek. Klejonka ma być ładna, ma tutaj się u góry nam wszystko zgadzać. Tak jak, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w tej klejonce, tutaj, to jest jesion, biel idzie do bieli. To łączenie będzie praktycznie niewidoczne. Tutaj ciemna warstwa do ciemnej. Tu po przeszlifowaniu łączenie będzie niewidoczne. Tutaj biel poszła do naszego Purple Heart, żeby był lepszy kontrast. A tu jest czereśnia, która specjalnie stroną jasną jest obrócona do tego, żeby był lepszy kontrast, żeby ładnie ten kolor potem podbić. Gdybym zaczął kombinować z ułożeniem włókien, to całe moje tutaj ułożenie, to, które chciałem uzyskać, poszłoby w piach. A że najważniejsze jest
że deski mają być suche. Jeśli będą suche, jeśli dobrze skleimy, jeśli dobrze wszystko ściśniemy, jeśli będzie dobrze deska zabezpieczona, to nie ma prawa nam się to jakoś bardzo powyginać. A nawet jeśli, to z mojego punktu widzenia, wiadomo, tak mówię to po raz setny, ale to zawsze w komentarzach jest, że a, bo ja robię inaczej. Osobiście, jeśli miałbym blat, który ułożony byłoby wszystkie w tą samą stronę włókna i po jakimś czasie miałby mi się zrobić w lekką łódeczkę, to ja, przynajmniej to, co ja umiem, jestem łatwiej go w stanie wyprostować, dociągnąć, dociążyć na śrubach, na czymkolwiek. A jeśli zrobią nam się fale Dunaju, czyli to, co może się zrobić, jak nasze uśmieszki będą naprzemiennie, to trzeba planować całą górę i zostanie nam cieniutka deseczka, bo w tylu miejscach nie dociągniemy. Łatwiej nam, przynajmniej mi, taki duży jeden kształt wyprostować i jakoś naprawić. Chociaż przyznam, że nigdy mi się to nie zdarzyło. Klejonek robiłem dużo, bo bardzo, bardzo to lubię. I jeśli wszystkie te zasady, które do tej pory powiedziałem, szczególnie te na początku, będą przestrzegane, to nie ma prawa się nam zrobić takie coś. Więc jeśli się da, jeśli klejonka jest jednolita, jeśli rysunek nie jest ważny, super, róbcie na przemian, tak, że tak powiem, wedle sztuki tak powinno być. Ale jeśli zależy Wam na rysunku, ma to wyglądać konkretnie, bo tak Wy chcecie, tak chce ktoś, dla kogo robicie, róbcie tak, żeby było ładnie. Jeśli będzie drewno suche, będzie dobrze zabezpieczone, nic się nie stanie. Oczywiście problem robi się przy bardzo klejonkach z bardzo szerokich desek, ale to w każdą stronę może się powyginać, więc wtedy często lepiej jest po prostu przeciąć deskę i zrobić troszeczkę węższe te deski do klejonki, bo jednak łączenie na kleju troszeczkę nam to wszystko usztywnia. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o klejonkę, o sposoby, które ja wykorzystuję, rady, triki, żeby ta klejonka była ładna, równiutka, żeby nam się nic nie porozchodziło, żeby cieszyła oko i powiem, przyszłych użytkowników. Każdy ma swoje sposoby, podczas pracy sobie wyrabia swoje. Część z tych rzeczy może dla niektórych osób się okazać zupełnie nieprzydatna. Może macie jeszcze jakieś lepsze albo inne sposoby i rady, to bardzo proszę w komentarzach napisać, bo ja też cały czas się uczę, więc chętnie skorzystam. Część z tych rzeczy to nie są rzeczy, które ja sam wymyśliłem zupełnie. Wiadomo, że oglądając różne filmy, rozmawiając z różnymi ludźmi, każdy sobie tam swoje własne triki uzupełnia, ale może chociaż jeden albo dwa spośród tych 9,5 trików i rad komuś się przyda. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Jeśli chcecie o czymś konkretnym usłyszeć, to zapraszam. Do widzenia.